Dzień dobry Państwu, nazywam się Krzysztof Pakulski. W dzisiejszym krótkim materiale edukacyjnym opowiem Państwu o nowej funkcjonalności, którą Biuro Maklerskie MBanku wprowadziło w serwisie informacyjnym oraz w maklerze. Zdajemy sobie sprawę, że ETF-y jako instrumenty finansowe cieszą się coraz większą popularnością wśród inwestorów. Dlatego też oddajemy do Państwa dyspozycji wyszukiwarkę ETF. Zanim do niej przejdę i pokażę na konkretnych przykładach sposób jej funkcjonowania, chciałbym właśnie zaznaczyć, że wszelkiego typu instrumenty finansowe, w tym właśnie ETF-y, które pojawią się w tym materiale, mają tylko i wyłącznie charakter przykładowy i nie mają Państwa na celu ani zachęcać, ani zniechęcać do podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych. W porządku, po przejściu do serwisu informacyjnego znajdziemy z prawej strony zakładkę Znajdź ETF. Po kliknięciu tej zakładki przejdziemy do wyszukiwarki ETF. Tutaj m.in. na podstawie motywów konkretnych możemy znaleźć interesujące nas ETF-y. Na przykład jesteśmy zainteresowani ETF-ami inwestującymi w złoto. Wpisujemy frazę złoto, klikamy, pojawiają nam się ETF-y związane właśnie ze złotem. Przypuśćmy też, że chcielibyśmy zainwestować w ETF, który inwestuje pieniądze w różnych częściach świata. A więc wpisujemy konkretną frazę, wyrażenie. Pojawiają nam się ETF, wybierzmy pierwszy z brzegu. I w tym wypadku przechodzimy do profilu ETF-u. Tutaj bardzo wiele ciekawych i uważam, że potrzebnych informacji. Od tych najbardziej podstawowych, czyli koszty związane z prowadzeniem takiego ETF-u, wielkość aktywów, sposób wypłaty bądź braku wypłaty dywidendy, ryzyko związane z ETF-em czy kraj rejestracji emitenta. Cena za ostatnie 52 tygodnie, cena aktualna, wykresy, czyli notowania ETF-u, a także dalsza garść podstawowych informacji, czyli waluta notowania, sposób replikacji, czas, no, który, od kiedy już fundusz jest notowany na giełdzie, skład portfela, co inwestuje, czy choćby największe pozycje znajdujące się właśnie w tym ETF-ie, top 10 największych spółek w tym wypadku, które znajdują się w ramach tego ETF-u. Po prawej stronie z kolei regiony inwestycyjne, czyli wybraliśmy ETF, który inwestuje w różnych regionach świata, to jest odzwierciedlone na tym obrazku z prawej strony. Także mamy tutaj do dyspozycji branżę, też interaktywny wykres, możemy tutaj w konkretnym branży kliknąć, zobaczyć jaki procent jest związany z inwestycjami właśnie w ramach tego ETF-u, a na samym dole ETF-y podobne do tego, który kliknęliśmy. Jeżeli wrócimy do naszej wyszukiwarki ETF, tutaj możemy oczywiście też w ramach filtrów ustawiać własne, dogodne dla nas filtry bądź motywy. Motywy w rozróżnieniu na przykład na akcje, surowce, obligacje, czy te związane z branżą. Można dowolnie klikać, ustawiać pod własną wygodę. Oczywiście jest to do Państwa dyspozycji. Z drugiej strony, jeżeli klikniemy w dwa różne ETF-y, mamy możliwość porównania ich. Czyli klikniemy opcję porównaj. I w tym wypadku szybko jesteśmy w stanie zerknąć, czym różnią się, czy gdzie są podobne właśnie ETF-y, których porównaniu jesteśmy zainteresowani. Możemy też te ETF-y porównać na wykresie. A jeżeli przejdziemy do e-maklera, to też mamy tutaj zakładkę Znajdź ETF. I wybierzmy pierwszy z brzegu. Załóżmy, że jakiś inwestor jest zainteresowany kupną bądź sprzedażą. Jeżeli kliknie w opcję kupno-sprzedaż, to dane tego ETF-u podstawią się automatycznie do zakładki. To wszystko w ramach tego krótkiego materiału wideo. Mam nadzieję, że wyszukiwarka ETF będzie Państwu służyć i będzie przydatna w ramach nowej funkcjonalności, którą dodaliśmy. Życzę Państwu udanego dnia. Na koniec prosiłbym jeszcze o zapoznanie się z informacją prawną. Przypomnę tradycyjnie, że inwestowanie na giełdzie jest zawsze związane z ryzykiem.